Wymieszaj sól z płynem do naczyń. To połączenie jest niesamowite. Na pewno nie używałeś jeszcze płynu do naczyń w ten sposób. Przygotuj naczynie z miarką i wlej około 200 ml płynu do mycia naczyń. Może to być dowolny płyn do naczyń. Dodaj dwie łyżki soli, następnie dodaj dwie duże łyżki sody oczyszczonej. Dodaj odrobinę wody i wymieszaj wszystko. Połączenie soli z sodą oczyszczoną, i płynem do naczyń jest zaskakująco skuteczne w czyszczeniu przypalonych garnków i patelni. Ta mieszanka pomoże usunąć przypalone resztki. Przełóż patelnię do zlewu kuchennego, wylej trochę mieszanki na przypalony spód i wyszoruj zwykłą gąbką. Soda i płyn do naczyń rozpuszczają brud. Sól ułatwia usuwanie przypaleń bez rysowania spodu patelni. Na koniec dokładnie spłucz wszystko wodą. W rezultacie garnek lub patelnia wyglądają jak nowe. Jeśli masz patelnię lub garnek, który jest mocno przypalony od użytkowania, ta sztuczka może zdziałać cuda. Odetkasz zlew w kilka sekund, bez wydawania pieniędzy na hydraulików czy drogie środki chemiczne. Zlew kuchenny często blokuje się z pozornie głupich powodów, takich jak cząsteczki jedzenia lub nagromadzony tłuszcz. Opróżnij zlew. I wlej pół butelki płynu do mycia naczyń do odpływu. Następnie zamknij odpływ, po czym napełnij zlew gorącą wodą. Woda musi być tak gorąca, jak to możliwe, aby rozbić tłuszcz i cząsteczki jedzenia. Pozostaw mieszaninę na 10 minut, wtedy wzmocnisz jej efekt. Następnie całkowicie spuść wodę. Ten prosty, ale skuteczny rytuał powinien być wykonywany regularnie, aby utrzymać zlew w prawidłowym stanie. Warto też pamiętać o codziennym dbaniu o zlew w kuchni. Dobrą praktyką jest wlanie znacznej ilości gorącej wody po każdym zmywaniu. Oleje i resztki jedzenia z naczyń mają tendencję do blokowania odpływu w miarę upływu czasu, więc wypłukanie ich gorącą wodą może zapobiec gromadzeniu się ich. Wprowadzając te zasady unikniesz kłopotów z zatkanym zlewem i zapewnisz sprawne odprowadzanie wody w kuchni. Zawsze trzymam kulkę folii aluminiowej przy zlewie. Dzięki niej nie muszę wzywać hydraulika. Kiedy zostaje ci trochę folii aluminiowej, nie wyrzucaj jej do śmieci, zgnieć ją w kulkę i połóż przy zlewie. Jeżeli masz więcej zużytej folii, ale nie brudnej, przypomnę tylko najpierw o triku, o którym już wspominałam w jednym filmiku. Możesz wrzucić taką kulkę do zmywarki. Folia aluminiowa wchodzi w reakcję z detergentami użytymi w kapsułce do zmywarki. Zachodzi proces utleniania, wskutek którego kieliszki, szklanki i sztućce są błyszczące. Nie ma na nich matowego nalotu, ale dzisiaj powiem Ci o innym triku z folią aluminiową. Wyjmij sitko ze zlewu. Weź kawałek folii aluminiowej i wyłóż ją na jego dnie. Dokładnie w odpływie. Powstanie dołek w folii. Zrób to zaraz po obiedzie. Niezależnie od tego, na jakim tłuszczu smażysz, wypróbuj ten sposób. Do dołka z folii wlej resztki tłuszczu z obiadu i odkręć zimną wodę. Woda ma spływać pod folią. Nie ma lecieć na tłuszcz. Dzięki temu tłuszcz szybciej ostygnie. Po chwili możesz wyjąć z folii twardy kawałek tłuszczu. Jeżeli to resztki masła roślinnego lub oleju kokosowego, wyrzuć je do kosza na odpadki bio. Jeżeli smażyłeś na maśle klarowanym lub smalcu, tłuszcz wyrzuć do odpadków zmieszanych. Folię aluminiową wyrzuć do śmieci na plastiki i metale. Połóż mydło na patelni i zalej Coca-Colą. Będziesz zaskoczony efektem. To połączenie jest genialne. Uszykuj patelnię i następnie zetrzyj całą kostkę mydła na tarce. Chwilę to zajmie, ale efekty są tego warte. Dodaj 200 ml Coca-Coli. Powinna przykryć wiórki mydła. Dodaj również 100 ml wody. Podgrzewaj całość na średnim ogniu. Cały czas mieszając, aby mikstura się nie przypaliła. W międzyczasie w misce wymieszaj 100 ml wody z łyżką soli. Gdy wszystko na patelni się rozpuści, dodaj zawartość miski. Dokładnie wymieszaj. Przelej całość do pudełka i szczelnie zamknij. Schowaj go do lodówki i czekaj, aż mydło zgęstnieje. Gdy będzie gotowe, zmieni kolor. Używaj go do mycia przypalonej patelni. Zobacz, jak łatwo możesz pozbyć się przypaleń dzięki temu domowemu trikowi. Wystarczy nabrać trochę mydła i umyć nim spaleniznę. Zajęło mi to chwilę, a patelnia wygląda jak nowa. Bez szorowania i użycia druciaka. Ta mieszanka nie narusza teflonu i delikatnej powierzchni. Weź trzy łyżki i połóż je na patelni. Nie uwierzysz, ale ten kucharski trik jest niezwykle przydatny i zdrowy. Wyjmij z szuflady trzy duże łyżki i połóż je na patelni. Ułóż je w kształcie gwiazdy tak, aby krzyżowały się na środku, wypukłą stroną łyżki ku górze. Posłużą one jako podpora dla talerza. Umieść talerz na łyżkach, upewniając się, że jest stabilny i dobrze wyważony. Średnica talerza musi być mniejsza niż patelni. Następnie, wlej wodę na patelnię, upewniając się, że jej poziom nie jest wyższy niż krawędź talerza. Ten sposób pozwala wodzie odparować spod talerza podczas gotowania. Przypraw rybę, np. łososia, solą i pieprzem, a następnie umieść ją na talerzu. Przykryj patelnię pokrywką, aby zatrzymać parę w środku i włącz kuchenkę. Ta metoda jest szczególnie skuteczna do gotowania ryb. Warzyw. Para będzie delikatnie gotować rybę, zachowując jej naturalne soki i wzmacniając jej smak. Gotowanie ryby w ten sposób jest nie tylko pyszne, ale także bardzo zdrowe. Delikatny proces gotowania na parze zatrzymuje składniki odżywcze i wilgoć ryby, co skutkuje smacznym i soczystym daniem. Możesz cieszyć się perfekcyjnie ugotowaną rybą, przygotowaną przy minimalnym wysiłku i maksymalnym smaku. Wsyp to na patelnię, ten sposób sprawi, że twoja patelnia będzie jak nowa, dzięki niemu moje garnki są czyste i lśniące, próbowałam już wielu metod, ale żadna nie działała tak skutecznie jak ta. Połóż przypaloną patelnię w okolicy zlewu, ułatwi nam to jej czyszczenie, wsyp na nią jedną łyżkę brązowego cukru, rozprowadź go po całej powierzchni patelni, dodaj także łyżkę sody oczyszczonej i również rozprowadź ją, zrób to tak, żeby połączyła się z brązowym cukrem. Kluczowym składnikiem jest tutaj mydło w kostce. Weź gąbkę, w którą wetrzyj mydło. Zrób to przy użyciu wody. Zwilżona gąbka lepiej wchłonie mydło. Teraz już możesz zacząć szorować patelnię, oczywiście przy pomocy przygotowanej gąbki z mydłem. Porządnie szoruj okrężnymi ruchami tak, żeby cukier z sodą nie spadły z powierzchni patelni. Spalony tłuszcz usuniesz bez większego problemu. Efekt zaskakuje. Patelnia lśni jak nowa. Włożyłam patelnię do reklamówki. To niesamowite, co się stało. Ten sposób sprawi, że twoja patelnia będzie jak nowa. Możesz polecić tę metodę znajomym i rodzinie. Okazuje się, że wystarczą cztery składniki i reklamówka. Sprytne wykorzystanie naturalnych związków chemicznych potrafi zdziałać cuda. Czyszczenie przypalonej patelni potrafi być upierdliwe. Tłuszcz i wysoka temperatura sprawia, że trudno jest szybko i łatwo wyczyścić kuchenny sprzęt. Ten trik to zmieni. Przygotuj szklankę coli i przelej ją do naczynia, w którym przygotujesz miksturę. Dodaj dwie łyżki sody oczyszczonej. Soda doskonale usuwa tłuste plamy. Następnie wlej dwie łyżki płynu do mycia naczyń. po czym dodaj jedną łyżkę soli. Do mikstury wlej jeszcze dwie łyżki nabłyszczacza do zmywarki, który sprawi, że naczynia błyszczą jak nowe. Wszystko razem wymieszaj. Te produkty doskonale usuwają różne zabrudzenia i poradzą sobie z zaciekami i plamami na stalowych elementach. Teraz przygotuj butelkę. Odkręć nakrętkę. Następnie rozgrzej ją palnikiem i zrób dziurę. kiedy wlejesz płyn, zakręć ją. Tak zrobiona butelka ułatwi rozprowadzanie mikstury. Jeśli posiadasz butelkę po płynie do mycia naczyń lub taką z dzióbkiem, to możesz pominąć ten krok. Następnie weź reklamówkę i włóż brudną patelnię do środka. Wlej płyn na patelnię. Sprawdź dokładnie, czy cała brudna powierzchnia została pokryta. Zawiąż reklamówkę z patelnią w środku. Odstaw to na godzinę. Po godzinie wyciągnij patelnię z reklamówki, następnie druciakiem wyszoruj brudną powierzchnię i zmyj wodą. Patelnia lśni jak nowa. Zamiast stosować na nią ostrą chemię, można wyczyścić ją za pomocą tego triku. Dzięki nim utrzymuję wszystkie moje patelnie w czystości. Są błyszczące jak nowe.